prezydencie, ja w imieniu zawodników sztabu szkoleniowego zarządu chciałbym panu przekazać symboliczną piłkę Zawiszy Bydgoszcz, tego Zawiszy już pierwszoligowego. Dziękujemy panu bardzo za wsparcie. Bez tego prawdopodobnie to by się nie udało. Także bardzo dziękujemy. Bardzo proszę, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Mówię, a teraz wszyscy. Cała Polska nie usłyszy. Pierwsza liga dla Zawiszy. Cała Polska nie usłyszy. Pierwsza liga dla Zawiszy. Na pewno jesteście i myślę, że też muszę o tym powiedzieć, bo jesteście pod jednym wielkim znakiem zapytania, sami macie ten znak zapytania, co dalej. Myślę, przedstawi bliżej, na jakim etapie i w jakim czasie się może wydarzyć w sprawach organizacyjnych zmiana. Nie ukrywam, że prowadzimy, czy wczoraj były rozpoczęte rozmowy z tym, który potencjalnie będzie chciał przyjąć klub. W jaki sposób chcemy, żeby ta umowa dotyczyła, to oczywiście nie powiem w szczegółach, ale chcemy, żeby tam były zapisy, które będą mówiły o tym, w jaki sposób, w jakiej wysokości przede wszystkim miasto będzie wspierać ten klub. I także zapisy, które w drugą stronę zobowiążą do osiągnięcia określonego celu. Bez względu na to, czy dojdziemy do porozumienia, czy nie, na pewno miasto klubu Zawisza Bydgoszcz nie pozostawi bez pomocy takiej, jaka jest potrzebna, żebyście godnie reprezentowali Bydgoszcz w pierwszej lidze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.